cześć, witajcie z tej strony Pyro, a w dzisiejszym filmie pogadankowym, bo jest to kolejny film właśnie z takiej serii pogadanek, który się pojawi we wtorek zamiast w poniedziałek, za co was przepraszam, aczkolwiek naprawdę miałem zawalony weekend i nie zdążyłem tego zrobić. Więc w ten dzisiejszy piękny wtorek chciałbym wam ogłosić, iż gdyż, tak jak niektórzy już prawdopodobnie wiedzą, jestem w projekcie serwera Roleplay Games RPG, tak zwanym, bardzo popularnym również na moim kanale. Ale nie jest to taki zwykły RPG, bo ten RPG jest na GTA 5, tak, na GTA 5. W końcu rozszerzamy horyzonty. To znaczy też od razu mówię, że to nie jest tak, że rzucamy MTA w kąt i już tam nie gramy, bo to co to nie. Aczkolwiek jak gdyby no, mamy teraz jeszcze większe pole do zabawy, bo wchodzimy też na GTA 5, na tą lepszą grafikę, nie, na te przyszłościowe systemy i tak dalej. No, troszeczkę po prostu się rozwija ta platforma, więc jak gdyby zrobiliśmy serwer RPG na tej platformie. I teraz tak, chciałbym wam powiedzieć, że to jest pierwszy serwer RPG, jaki jest na platformie GTA, no właśnie w GTA 5. I tak powiecie teraz sobie, o, jaki pierwszy, jak już był taki jeden na GTMP, na takiej platformie, na GTMP był już taki serwer, lagowało, strasznie crashowało, weź w ogóle, co ty gadasz, to nie jest pierwszy projekt. Jest to pierwszy projekt, gdyż jest to ta sama ekipa, która była odpowiedzialna za tamten wcześniejszy. I teraz pewnie będzie się śmiali, że o, pewnie zła będzie optymalizacja znowu, co ty reklamujesz w ogóle? Właśnie nie, bo teraz z GTMP przesiadamy się na RageMP. I wszystko jest teraz przepisywane od nowa, od zera, ulepszane, odrestaurowywane, tak żeby to wszystko ładnie działało, zoptymalizowanie i generalnie będzie śmigać jak należy. I już nie będzie tych samych problemów, co na GTMP były, bo jest to RageMP i RageMP jest o wiele lepszą platformą od tamtej, o wiele lepiej zoptymalizowaną, o wiele bardziej rozbudowaną. I również nie jest to Five'em, bo dużo ludzi sobie chwali Five'ema. Ale dzięki temu, że to nie jest Five'em, macie. Na samym starcie serwera będzie 50 slotów. Jeżeli serwer będzie wytrzymywał taką ilość, będzie 100 slotów. Jeżeli będzie 100 slotów i naprawdę będą jeszcze gracze się dobijać, będzie i 150. Taki właśnie jest plan. Nie ma blokady tych wszystkich właśnie slotów. A więc nawet może grać i w jednej chwili 200 graczy i każdy będzie się widział i wszystko będzie śmigać. No takie są plany, założenia. Zobaczymy jak to wyjdzie, gdyż serwer naprawdę niedługo wystartuje. Póki co przy takiej dość małej ilości ludzi wszystko śmiga, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak serwer będzie się zachowywał, kiedy wejdzie naprawdę ich większa ilość. Więc raczej wystartujemy pod szyldem beta. Nie jeszcze pełny serwer, a beta. Co również nas upoważni do dodawania ogromnej ilości update'ów w krótkim czasie, właśnie do dodawania nowej zawartości, więc nie będziecie się nudzić. Jeżeli zaczniecie grę, to będziecie sobie grać i będzie co chwila coś nowego, nie będziecie się nudzić. Jeżeli chodzi o sam serwer, no na czym on będzie polegał? No wiadomo, to nie jest RP, więc nie odgrywamy prawdziwego życia tak w 100%. Owszem, możemy to robić, aczkolwiek nie jest to wskazane i jest to tylko opcja, opcjonalna sprawa. To jest bardziej zabawa w prawdziwe życie. Tak, to nie jest takie, że nie mogę biegać, nie mogę skakać, nie mogę, nie wiem, popatrzeć się na kogoś, napisać po niku. Tutaj podchodzicie, se piszecie tak, jak wam się to podoba, dopóki nie przeszkadzacie innym graczom, rzecz jasna. Taka luźna rozgrywka. I niedługo również będzie pokazany devlog, w którym bardziej się rozpowiemy na ten, no, w którym będzie bardziej ten temat w którym bardziej będzie ten temat jak gdyby opisany. To w tej chwili tylko tak mówię wam poglądowo, co ja sądzę na swój kanał, a właśnie niedługo właśnie również na moim kanale i na kanale Five Life, który niedługo zostanie założony, ja wam go podlinkuję nawet. Oczywiście zapraszam do śledzenia i forum, i fanpage'a, i kanału, który ja wam właśnie podlinkuję. Będzie pierwszy devlog, potem prawdopodobnie będzie również drugi devlog. I będzie podana data startu. I start jest bardzo niedługo, bo wy się pewnie tak spodziewacie, że o, spoko, zaczęli pracę to jeszcze z jakieś pół roku i będzie serwer. No nie, będzie bardzo niedługo, jeszcze się zdziwicie. Dlatego śledzić kanał mój, śledzić kanał i też moich znajomych, którzy prawdopodobnie mi pomogą go rozpromować, ten serwer, ten projekt, bo będzie się działo. Jeżeli chodzi o serwer, czy on jest mój, czy nie mój, ja nie jestem programistą tutaj, ja jestem od innych spraw. Programistą jest tutaj Proclean oraz Hervey i Slavur. I oni we trzech ten projekt stworzyli i oni we trzech teraz go robią.
I ja jestem tutaj właściwie od innych rzeczy, ale to tam możecie sobie sprawdzić na forum. Ja tu głównie jestem od marketingu, od tego, żeby wam właśnie go przedstawić, żeście wiedzieli, że taki projekt istnieje. A jako iż ja wiem, że wy bardzo czekacie na jakiś projekt z mojej strony i że chcecie, żeby to był RPG, no to macie tutaj RPG w GTA 5. Wiem również, że dużo ludzi nie ma GTA 5 na kompie, że ojejku, ile to kosztuje i tak dalej. Że czy da się grać na kraku? Nie da się grać na kraku, tak wam odpowiem. Ale możecie zrobić pewien myk. Kupić konto z banem, powiedzmy za takie 3 złote na Allegro, bo istnieją takie oferty. I już z takiego konta z banem na online możecie sobie normalnie wchodzić na ten serwer i nie będzie problemów. Chodzi o to, żeście w ogóle mieli jakiekolwiek konto i żeby to było legit, tak? Że jest coś takiego jak konto, ten CDK Serial, tak? Nie musi być to koniecznie wersja pudełkowa z Empika, no nie, tak jak gdyby. Starczy, że macie takie konto, nawet z banem. Jeżeli chodzi o grę na online i na tym serwerze, nie dostaniecie bana za grę na Rage'u. RageMP jest i Five'em, i GTMP, to już tak was uprzedzę po prostu, nie da wam bana na online, na GTA Online. Nie stracicie swoich majątków, gdyż są to oddzielne launchery i w ogóle nie da się wejść z nich na GTA Online, więc spokojnie, nie ma bana. Nie ma bana, więc wchodzicie i gracie. Jeżeli wam się tutaj, nie wiem, już się wam przegra, to możecie sobie iść w każdej chwili na GTA Online i kontynuować tam rozgrywkę bez żadnego strachu o utracenie postaci. Bo to jest dosyć ważna sprawa, dużo ludzi się o to boi. Co do samego serwera, co mogę wam powiedzieć? To, że bardzo ekipa tutaj jest zgrana, każdy chce, żeby ten serwer jak najlepiej wyglądał. Wiadomo, jesteśmy przodujący w technologii, jak gdyby, serwerów GTA 5, bo nie było przed nami żadnego RPGa na takim poziomie. 3/4 serwerów, które są teraz w ogóle polskich, to są RP i dodatkowo tak na tych samych skryptach, więc wchodzicie i widzicie klony, które upadają po chwili, bo przykładowo nie ma pieniędzy na opłacenie, albo już nie wiem, główny zarządca się znudził. Tutaj czegoś takiego nie będzie. Tutaj macie ekipę zwartą, gotową do robienia, do roboty. Każdy chce, żeby jak serwer miał jak najlepiej i jak najdłużej żył, i wszystko jest autorskie. Tu jak gdyby wszystko jest pisane od zera, nie było na kim się wzorować. Nie było jak gdyby skąd nawet brać tych skryptów, bo jakby ktoś tak bardzo był nachalny i o, ukradliście stąd i stamtąd. To jest Rage MP, nie 5M, a więc wszystkim jakby co tutaj widzicie, to jest pierwsze, tego nikt wcześniej przed nami nie zrobił. Przynajmniej z Polski, bo nie wiem jak z zagranicy, ale z zagranicy chyba również nie, bo tam raczej roleplay games to jest taka bardziej polska jak gdyby. Bardziej taka jak gdyby polska właśnie rozgrywka, której nikt inny nie praktykuje, bo no cóż, każdy woli odgrywanie RP, ale u nas jest coś jak RPG i każdy się dobrze bawi na takim RPG-u. A więc jesteśmy przodujący w technologii jak gdyby samych takich serwerów na GTA 5 i dlatego warto właśnie nas też obserwować, bo to jest najlepiej rozbudowany RPG, jaki istnieje w tej chwili w GTA 5. Serio. Nie jest tu może aż tak dużo rzeczy, jak zobaczycie na serwerach w MTA, ale pamiętajcie, że platforma dopiero raczkuje i nie na wszystko możemy sobie pozwolić. Z czasem będzie dużo rzeczy dodawane, ale jest już również tyle, że powinno wam to dużo godzin zająć rozgrywkę tutaj i razem ze znajomymi, czy samemu możecie sobie wbijać i dosyć sporo jak gdyby godzin sobie przeznaczyć na grę samą. Troszeczkę się powtarzam w tym filmie, wiem, ale już jest późno, jestem dosyć zmęczony i wybaczcie mi to małe zalatanie, ale film musi być na jutro wstawiony, bo obiecałem, że będę wstawiał co tydzień i jak gdyby chcę się z tej obietnicy wywiązać w jakimś tam stopniu. To cóż jeszcze mogę wam poopowiadać? Niedługo te devlogi się pojawią, jest na co czekać. Powiem wam tyle, no jeżeli chcecie wiedzieć co będzie się znajdować na serwerze po starcie, to oglądajcie devlogi. Jeżeli chcecie sobie zrobić niespodziankę, że dopiero wow, to wszystko odkrywać, nie że pokazane przez kogoś, tylko samemu doświadczać tych rzeczy, no to nie oglądajcie jak gdyby już samych devlogów, tylko wejdźcie po dacie premiery. To będzie najlepsze rozwiązanie. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Jeżeli chodzi o gospodarkę, gospodarka to będzie coś między poziomem trudnym, a poziomem średnim. I jakby to wam tutaj wytłumaczyć. Nie będzie to super trudne miejsce, znaczy nie będzie to super trudne do ogrania,
To będzie takie coś, że wejdziecie, pogracie trochę i sobie robicie jakiś majątek. Jeżeli ktoś będzie chciał tryhardować, to również nie dorobi się kokosów w przeciągu doby. Również będzie trzeba trochę poświęcić czasu na grind postaci. Macie tutaj poziomowanie, więc tak samo z każdym poziomem będziecie odblokowywać nowe prace. Z nowymi pracami również nowe aktywności, które możecie wykonywać. Nowe pojazdy. Im więcej macie pojazdów, tym samym możecie na lepsze auto pozwolić. Taka typowa zależność w RPG-ach. Tak samo systemy domów będą i garaży. To wszystko będzie śmigać i będziecie mieli różne prawa jazdy do każdego pojazdu. Cóż, co tutaj jeszcze gadać? Pojazdy publiczne, wiadomo jak działają. No, pojazdy publiczne są po to, żeby się tylko przemieszczać z punktu A do B, dopóki samochodu nie kupicie. Na pewno na specjalną uwagę zasługuje też system mechanika, bo mechanik tutaj fajną robotę do odegrania, bardzo przyjemną, i również zobaczycie to w devlogu niedługim, mam nadzieję. Dlatego nie będę wam teraz tutaj spoilerował. I cóż, chyba nie ma sensu przedłużać tego filmu, bo już wygadałem się jak trzeba. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć również w komentarzach. Czekajcie do premiery, która będzie naprawdę niedługo. Wszystkie linki potrzebne macie w opisie i w komentarzu. A mi pozostało tylko się z wami pożegnać. Ja byłem Pyro. To było. No, to był Five Life, tak? W końcu mogę się tym pochwalić, że tutaj jestem. To był Five Life. Zapraszam do obserwowania postępów. No i cóż. Do zobaczenia już na samym serwerze. No i cześć!